Na początku chciałem was przeprosić za to, że w intro oraz w jednym z ostatnich tirów Iceberga będzie gorsze audio, ale po prostu podczas tworzenia filmu mikrofon mi sam się rozpierdzielił. Więc niestety będę musiał korzystać z zastępczego, który jest koszmarnej jakości. Filmy typu Iceberg są na polskim YouTube dalej dość mało znane i chcę sam dołożyć cegiełkę do tego, żeby były bardziej rozpowszechnione. Jak to zrobić? Uznałem, że sam zrobię pierwszy polski iceberg na temat świata Śródziemia, czyli świata m.in. Hobbita i Władcy Pierścieni. Wszyscy wiemy, czym jest Śródziemie, a ja sam jestem jego ogromnym fanem i zapraszam was na ten oto film o jego dziwnościach, tajemnicach, teoriach i ciekawostkach. Omawiamy tu i filmy, i książki, i gry, i wszystko inne na temat uniwersum Tolkiena. Jeśli ktoś nie wie, jak działają icebergi, to im coś jest niżej, tym coś jest bardziej mało znane, obskurne, mało dostępne itd., itd. Więc bez dalszego przedłużania materiału, jedziemy! Animowany Władca Pierścieni. Istnieją dwie animowane wersje Władcy Pierścieni. Jedna autorstwa studia Rankin Bass i druga autorstwa Ralfa Baszki. Gdyby nie ta druga, nie powstałyby być może filmy Jacksona, ponieważ podobno to nią się inspirował. Ogólnie uznawane są one albo za złe, albo za okej, ale też mają swoich fanów, którzy twierdzą, że są lepsze od wersji Jacksona. Wersja Baszkiego jest, dodajmy, zdecydowanie bardziej mroczna i stylizowana niż wersja Jacksona, co nie każdemu może przypaść do gustu i niestety nie została ukończona. Jedynie wersja od Rankin Bass jest ukończona, ponieważ Baszki zrobił tylko ekranizację Drużyny Pierścienia. Miały powstać animowane ekranizacje Dwóch Wież i Powrotu Króla, ale film nie przyjął się za dobrze, więc je anulowano. Silmarillion. Silmarillion to całe legendarium, historia i legenda powstania Śródziemia, uniwersum Władcy i Hobbita. Umieściłem je tutaj dlatego, bo mimo wszystko wiele osób zna tylko Hobbita i Władcę, a Silmarillionu nie. Silmarillion opowiada o całej historii świata Ardy i jak na razie nie ma ani jednej adaptacji i wątpię, że kiedykolwiek jakąkolwiek będzie miał. Tom Bombadil. Tom Bombadil to postać, na temat której krąży wiele legend i interpretacji. Jest to dziwna istota, która zawsze była w Śródziemiu, ponoć zanim nawet samo Śródziemie się pojawiło. Według różnych teorii Tom jest albo reprezentacją samego Tolkiena, albo umierających lasów Anglii, albo bogiem, albo nawet czymś w rodzaju lustrzanego odbicia Saurona. Ale to tylko niektóre przykłady teorii na temat tego, kim on jest, ponieważ jest ich cała masa. To co wiadomo, to to, że na Toma nie działa jedyny pierścień i że jest nieśmiertelny oraz że potencjalnie jest też omnipotentny, przynajmniej na terenie swojego lasu. Ma też żonę złotą jagodę i kucyka o imieniu Pulpet. Quenya. Quenya jest jednym z języków elfów, który podobnie jak klingoński ze Star Treka albo Esperanto, jest językiem sztucznym, którym można się nawet posługiwać, bo ma około 25 tysięcy słów. Przykładowo, Polak Ryszard Drdziński napisał w nim parę wierszy. Ja osobiście wątpię, czy byłbym w stanie się go nauczyć, bo niezbyt umiem się uczyć języków, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tak, można się płynnie posługiwać Quenią. Filmy z Air New Zealand. Air New Zealand wypuściło dwa filmy instruktażowe na temat bezpieczeństwa w swoich samolotach o tematyce Śródziemia, biorąc pod uwagę to, że Władca Pierścieni był kręcony w Nowej Zelandii. Zostały one bardzo ciepło przyjęte i wiele ludzi je zna. Pojawiają się w nich nawet niektórzy aktorzy z filmów jako kamea. Matamata. Matamata to miasteczko w Nowej Zelandii, słynne z tego, że w cudzysłowiu grało sielskie Shire. Cały plan filmowy do tej pory pozostał na miejscu i jest dostępny do zwiedzania przez turystów. Można się tam m.in. napić hobbiciego piwa albo zjeść śniadanie hobbita. Dungeons & Dragons i Warhammer kopiowały Tolkiena. Uniwersa popularnych gier figurkowych Dungeons & Dragons i Warhammer Fantasy powstały jako bardzo silnie zainspirowane tworami Tolkiena, podobnie jak wiele innych światów fantasy. W pierwszej edycji D&D znajdowały się m.in. enty albo hobbity, a Warhammer Fantasy do trzeciej edycji posiadał m.in. mithril, balrogów i tym podobne. Zresztą Tolkien to ojciec fantasy, więc to oczywiście jak najbardziej zrozumiałe. W wypadku twórców Dungeons & Dragons pamiętam, że doszło do paru pozwów od strony Tolkien Estate, podczas gdy Games Workshop od Warhammera miał nieco więcej szczęścia i jakoś udało im się sprytnie wszystko podmienić. Ostatni Władca Pierścienia. Ostatni Władca Pierścienia to nieoficjalna kontynuacja Władcy Pierścieni autorstwa rosyjskiego autora, gdzie okazuje się, że przez ten cały czas to Mordor był dobry, a ludzie źli, a całość poprzednich książek była przykładem powiedzenia historia pisana jest przez zwycięzców.
Opinie o książce są podzielone. Jedni jej nie lubią, drudzy uważają za dobrą, a Tolkien Estate uznaje jej publikację za nielegalną. Przekład Łozińskiego. Jerzy Łoziński to polski tłumacz, który jest odpowiedzialny za dość polaryzujące tłumaczenie Władcy Pierścieni. Dlaczego polaryzujące? Ponieważ tłumaczy ono wiele rzeczy na język polski w sposób dość niekonwencjonalny i bajkowy. W przekładzie Łozińskiego na przykład Shire to Włości, Baggins to Bagosz, Krasnoludy to Krzaty i tak dalej, i tak dalej. Zwolennicy tego tłumaczenia twierdzą, że jest ono dokładnie takim, jakie powinno być, argumentując to tym, że Tolkien zapewne sam by takie zrobił, gdyby pisał po polsku i chwaląc klimat, jaki ono nadaje całemu światu. Alegorie wojenne. Wiele osób domyśla się, zresztą słusznie, że wiele momentów Władcy Pierścieni było inspirowane przeżyciami Tolkiena podczas I wojny światowej. Od przejścia od sielankowego życia do mentalnie wyczerpującej długiej przygody, co przeżywają postacie takie jak Frodo, przez miejsca takie jak Mordor, można doszukiwać się nawiązań do tego konfliktu praktycznie wszędzie. Oczywiście nie w aż taki sposób, jak zrobił to film Tolkien, gdzie było dosłownie pokazane, że Smaug był inspirowany miotaczem ognia. Na takie coś akurat nie ma dowodów. Gra Hobbit 2003. Gra Hobbit 2003 to platformowa hack and slash gra komputerowa wydana na konsolę, która przyjęła się ocenowo średnio i jest dość zapomniana, szczególnie w Polsce. Ma dość bajkową grafikę i mimo pozorom jest dość wiernym oddaniem oryginalnej powieści. Idziemy ekspić. Słuchaj, Aragorn, nobie masz zrobić party i gówno mnie to obchodzi. Robisz za tankera. Idziemy ekspić to parodia Władcy Pierścieni z użyciem Iwony z fabułą bazowaną na grze Silk Road Online. Film ten umieściłem tutaj, ponieważ był to prawdopodobnie pierwszy w historii polskiego YouTube film z Władcą Pierścieni, nie będący zwiastunem, przez co powiedzmy jest elementem polskiej historii fandomu Tolkiena. Jeżeli się mylę i znacie starsze filmy na polskim YouTube z Władcą Pierścieni, to napiszcie mi o nich w komentarzu. Niedokończone opowieści. Niedokończone opowieści były książką, w której syn Tolkiena zebrał wiele nieskończonych opowieści swojego ojca i wydał ją w 1980 roku. Większość z nich później umieszczono zmodyfikowane na kartach z Silmarilliona albo Historii Śródziemia. Egzotyczne kultury. Większość ludzi ma świadomość, że wiele złych ludzkich nacji jest bazowanych na rozmaitych kulturach z naszego świata. Easterlingowie to oczywiście Azjaci, Haradimowie to Arabowie, ale czy wiecie o jednej nieco mniej znanej? O dalekich Haradyjczykach, bazowanych na czarnej Afryce. Naprawdę żałuję, że nie dowiedzieliśmy się niczego poza tym, że są pośród nich pół ludzie, pół trolle, bo serio ciekawi mnie, jakby wyglądała tolkienowska Afryka, biorąc pod uwagę to, że na jej terenie się właśnie urodził. Hobbit zniszczył rozwój postaci Gimliego. Tutaj stricte o filmach Jacksona. W filmie Hobbit pojawia się zmyślona na potrzebę filmu, niestworzona przez Tolkiena, postać Taurieli, w której zakochuje się jeden z krasnoludów. Wiele ludzi uważa, że psuje to nie tylko cały film, poprzez dodanie postaci, która nie była w oryginale, ale też rozwój postaci Gimliego w Władcy Pierścieni, który pod koniec trylogii zaprzyjaźnia się z elfem Legolasem. Jest to ważne, ponieważ jest to chyba pierwszy raz od dawna, kiedy krasnolud i elf nawiązali przyjaźń, a Hobbit po prostu to psuje, dodając nieobecny w książce romans pomiędzy elficą a krasnoludem, co nieco obniża wartość tego, że Gimli i Legolas zostają w końcu przyjaciółmi, bo przecież nie byli pierwsi. The Ballad of Bilbo Baggins. Ballada Bilbo Bagginsa to piosenka opowiadająca o protagoniście Hobbita, śpiewana przez Leonarda Nimoya. Tak, Spocka ze Star Treka. Mnie ona osobiście rozbaraja przez to, jak nonszalancko Nimoy śpiewa o Bilbo o jakimś dosłownie losowym temacie piosenki. Bilbo, Bilbo Baggins is only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Jest to dla mnie fajny przykład tego, jak kiedyś Władca Pierścieni i Hobbit nie były fenomenem kulturowym jak obecnie, a po prostu kolejną książką fantasy dla dzieci. Peter Jackson nie może nagrać więcej filmów. W warstwie pierwszej wspomniałem, że nie ma szans na ekranizację z filmu Lilionu. Wiele ludzi mogło się zastanawiać, dlaczego Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścienia i Hobbita, po prostu go nie nakręci. Prawda jest taka, że Jackson nie może nagrywać więcej filmów w uniwersum Śródziemia, ponieważ Tolkien Estate sobie tego nie życzy.
Mimo tego, że ludzie kochają w głównej mierze filmy, to syn Tolkiena, Christopher, nie przepadał za adaptacjami Jacksona. Nie podobało mu się to, że uniwersum jego ojca został tak skomercjalizowany i, jak to sam określił, rozwodnione. Dlatego też niestety nie mamy co liczyć na jakiekolwiek nowe filmy Jacksona. Władca Pierścieni, strategiczna gra bitewna, pierwsze edycje. Pierwsze edycje strategicznej gry powstały przed filmami Jacksona, więc były dość, powiedzmy, ciekawe, tym jak bardzo odstają od ogólnego wyobrażenia uniwersum i są, umówmy się, bardzo mało kojarzone. Były to w głównej mierze tylko figurki, a o zasadach mało wiem i nie jestem pewien, czy czasem czegoś tu nie pokiełbasiłem, bo oficjalnie gra powstała w 2001 roku, ale to chyba niemożliwe, żeby nie było wtedy jakichś zasad do tych figurek, nawet nie od Games Workshopu. Chyba mój ulubiony element to te Warhammero-podobne Uruk-haje z Irokezami, albo ten Sauron. Tak, to jest Sauron. Przygody Toma Bombadila. Przygody Toma Bombadila to wiersze o wspomnianym wcześniej Tomie Bombadilu, z czego tylko niektóre mają Toma Bombadila. Wbrew pozorom, książka jest częścią uniwersum, bo sam Tolkien mówił, że same wiersze stworzyły hobbity. I są to wiersze hobbitów dla dzieci. Książka została opublikowana w 1962 roku. Niebiescy czarodzieje. Jak dobrze wiemy, czarodziejów lub Istari wśród ziemi jest około 5. Radagast, Saruman, Gandalf i dwaj niebiescy czarodzieje, Alatar i Palando. Dosłownie nic o nich nie wiemy. Nie wiemy, jakie mieli moce, nie wiemy, co robili. Jedyne, co wiemy, to to, że prawdopodobnie walczyli z Easterlingami i tyle. Poza tym, te dwie postacie są kompletną niewiadomą. Chyba najdziwniejszą teorią o nich, z jaką się spotkałem, jest to, że, uwaga, przeniesie się do innego świata i stali się Voldemortem i Dumbledorem. Nie żartuję. Chrupki. W polskim dubbingu Hobbit, niezwykła podróż, mamy pewien zabawny błąd w tłumaczeniu. Kiedy krasnoludy są w gościnie u elfów, oryginalnie jeden z nich pyta się, czy elfy nie mają frytek. Okej, to jeszcze bardziej wszystko komplikuje, bo idąc tym tokiem myślenia, wśród ziemi istnieje proces smażenia na głębokim tłuszczu. W polskiej wersji krasnolud mówi, a może mają chrupki. Co mnie naprawdę śmieszy, myśl, że w takim poniosłym świecie fantazy, tuż obok wielkiego mięsa albo śniadania hobbita, można sobie postawić lejsy. Gdzieś wśród ziemi istnieje choćby elf, który wpierdala ci tosy. Hobbit miał dziać się w prawdziwym świecie. Tolkien oryginalnie planował umieścić Hobbita w prawdziwym świecie. Stąd jego pierwsze edycje zawierały nawiązania do współczesnej technologii i społeczeństwa, takie jak policja, pociągi itd., itd. Według różnych źródeł akcja Hobbita miała mieć miejsce w przeszłości, teraźniejszości, ale dzięki Bogu Tolkien nigdy nic nie mówił o przyszłości, bo nie lubię teorii typu postapokaliptyczny świat. Hobbit 1966. Hobbit z lat 60. to pierwszy animowany Hobbit w historii. Długo był uznawany za lost media, ale w końcu go znaleziono. Ma tylko 12 minut i jest jedyną adaptacją tworu Tolkiena powstałą, kiedy jeszcze żył, ale nigdy go nie widział i szczerze dobrze, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo luźna adaptacja o, powiedzmy, wątpliwej jakości. Między innymi Bilbo ma w niej księżniczkę. I nie ma w niej krasnoludów. Co za hobbit bez krasnoludów? Jak powstają orki? Do tej pory nie wiadomo do końca, jak powstają orki. Według Tolkiena orki to skorumpowane elfy, które rozmnażają się jak ludzie i elfy, czyli... Ale istnieje też wiele innych teorii, interpretacji, konfliktujących się ze sobą informacji, ale to, że orki i Uruk-hai rodzą się z błota, to akurat wymysł Petera Jacksona. Czarodzieje to anioły. To akurat bardzo znana teza. Jak dobrze wiemy, Gandalf i inni czarodzieje to Istari, czyli podobne do aniołów istoty. Gandalf kazał drużynie użyć orłów. Wszyscy słyszeliśmy chociaż raz w życiu ten argument o tym, że to te wielkie orły mogły wyrzucić po prostu pierścień do wulkanu. Ta teoria mówi, że Gandalf też o tym pomyślał. Kiedy Gandalf upada w Mori podczas walki z Balrogiem, mówi on to. Fly, you fools. Istnieje teoria, że słowa te, które poza uciekajcie głupcy, można przetłumaczyć dosłownie jako lećcie głupcy, oznaczają to, że Gandalf kazał w tym momencie drużynie pierścienia znaleźć orły i polecieć na nich do wulkanu z pierścieniem. Medved. To jest jedynie ciekawostka lingwistyczna. Postać Beorna w oryginale miała nazywać się Medved, co byłoby nawiązaniem do języków słowiańskich. De Agostini. De Agostini wypuściło jedną z tych typowych, kiedyś popularnych gazetek z prezentami z figurkami Games Workshopu do gry w Władce Pierścieni, grę strategiczną.
Pomysł jak dla mnie spoko i możecie się zastanawiać, czemu to tu w ogóle jest i czemu jest tak nisko. Ano dlatego, bo nie tylko mało osób o tym wie, ale też podejrzewam, że wiele numerów tej gazety to lost media. Bo rzadko kto, podejrzewam, te gazety trzymał, a potem chociażby skanował. Myślałem, udało się znaleźć kilka skanów numerów oraz całą masę ofert zakupu na Allegro, z czego niektóre są na archiwum Allegro, przez co raczej już nie dostajemy. Osobiście bardzo podobają mi się w nich poradniki do tworzenia elementów terenu. Być może kiedyś w serii Wojty maluję, o ile kiedykolwiek światło pozwoli mi zrobić normalny odcinek, spróbuję zrobić jeden z tych budynków. Film Beatlesów i Kubricka. W latach 60. Beatlesi chcieli wystąpić w filmie musicalowym Władca Pierścieni reżyserowanym przez Kubricka. Paul miał być Frodem, Ringo Samem, George Gandalfem, a John Lennon Gollumem. Kubrick jednak nie chciał stworzyć tego filmu, bo uważał, że trylogia Władcy Pierścieni jest zbyt skomplikowana, żeby w ogóle zostać zaadaptowana do roli filmów. Ponadto dodajmy, że Tolkienowi niezbyt podobał się ten pomysł i odmówił praw do adaptacji, bo m.in. nie przepadał za Beatlesami. Chiny istniały w Śródziemiu. To jest takie rozwinięcie tego, że Hobbit ma się dziać w prawdziwym świecie z poprzedniej warstwy. W jednym z najpierwszych rękopisów Hobbita Tolkiena pojawia się wspomnienie o Chinach i pustyni Gobi, gdzie to Bilbo miał walczyć z wielkimi robakami. Jest to, niewątpliwie znając odczytanie Tolkiena, nawiązanie do legendy mongolskiego robaka śmierci z pustyni Gobi. Legendarnego robaka, który ma razić prądem i pluć kwasem lub jadem na swoje ofiary. Te robaki pojawiły się nawet w filmowym Hobbicie oraz w oryginalnej książce jako robakołaki. Teoria atomu. Każdy, kto zna Tolkiena, zna jego słynny cytat o tym, że nie lubi alegorii. Mimo tego istnieje pewna teoria mówiąca o tym, że jedyny pierścień ma być alegorią bomby atomowej i jej potęgi. Ludzie w nią wierzący podają jako argumenty m.in. książkowy opis zniszczenia pierścienia w wulkanie, opisywany w podobny sposób co eksplozja bomby atomowej, albo podobne do podejścia Ameryki po II wojnie światowej, podejście Aragorna do kwestii m.in. Easterlingów. Największym kontrargumentem tej teorii, poza tym, że sam Tolkien nie lubił alegorii, jest to, że zaczął pisać Władcę Pierścieni już w 1937 roku, kiedy bomby atomowej jeszcze nawet nie stworzono, więc to chyba niemożliwe, że mógł w ogóle bazować całą koncepcję jednego pierścienia na czymś, co jeszcze nie istniało. Najstarsze gry. Pierwsze gry z uniwersum Śródziemia były grami tekstowymi wydanymi w latach 80. Obecnie nie ma nawet w co w nie grać, ponieważ umówmy się, gry tekstowe to już nie jest coś, co mogłoby interesować współczesnego odbiorcę, nieważne jak bardzo kiedyś mogły być rewolucyjne. Jasne, oczywiście można pograć w nie jako ciekawostkę lub część historii jako pierwsze w historii tolkienowskie gry, ale moim zdaniem raczej nie warto, chyba że naprawdę lubicie takie serio stare tekstowe gry. Hobbitit. Hobbitit to prawdopodobnie najbardziej obskurna i mało znana adaptacja książek Tolkiena. Jest to 9-odcinkowa seria telewizyjna z Finlandii, która opowiada o podróży Sama i Frodo do wulkanu. Jest, jak sami możecie zobaczyć, dość nijakiej jakości i bardzo mało ludzi ją kojarzy poza Finami. Shire to najbardziej zaawansowana cywilizacja Śródziemia. Podczas gdy reszta Śródziemia tkwi w czymś w rodzaju średniowiecza, Shire, przynajmniej w interpretacji Petera Jacksona oraz rzeczach bazowanych na filmach, zdaje się posiadać raczej klimat XVIII lub XVII wieku, z ubraniami i technologią na tymże poziomie. Mamy parasolki, zegarki kieszonkowe, lampy oliwne, cylindry. W jednej z pierwszych edycji Hobbita jest wspomniane, że Shire posiada linię kolejową, co jest, biorąc pod uwagę, że to wczesna wersja, chyba już nie kanoniczne. I to wszystko sprawia wrażenie, że przynajmniej w wersji Jacksona Shire jest bardziej zaawansowany niż reszta świata. Sowiecki Hobbit. Sowiecka adaptacja Hobbita to pierwsza aktorska adaptacja czegokolwiek Tolkiena wypuszczona w Związku Radzieckim. Jest to adaptacja, jak można się domyślać, luźna. Gollum zabił rodziców Froda. Ta teoria mówi, że po akcji Hobbita Gollum udał się do Shire, znając tylko poszlaki Shire i Baggins. I jest teoria, że to Gollum zabił rodziców Froda, bo do tej pory nikt nie wie, jakim cudem oni zginęli. Nie jest, skąd to się wzięło i szczerze moim zdaniem jest to teoria nieco naciągana. Tolkien walczył z Hitlerem w okopach.
Istnieje wiele sensacyjnych historii na zasadzie Tolkien, Adolf Hitler walczyli ze sobą w okopie i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest to tylko i wyłącznie półprawda. Zarówno Tolkien, jak i Hitler walczyli po stronie kolejno Wielkiej Brytanii i Niemiec podczas bitwy o Somę, ale nie ma żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek ze sobą stricte walczyli, ani że nawet się widzieli. The Gnome. The Gnome to piosenka zespołu Pink Floyd z ich debiutanckiej płyty Piper at the Gates of Dawn. O ile Pink Floyd ma wielu fanów, w tym nie, to Piperze wielu wie tylko z kart Wikipedii albo list utworów, bo nie jest to aż taki popularny jak inny album zespołu, a jeszcze mniej wie, że być może inspiracją dla tej właśnie piosenki z niego mógł być Bilbo Baggins. Cała piosenka opowiada o historii gnoma Grimble Gromble, który decyduje się wyruszyć w świat. A sama piosenka może nie każdemu przypadnie do gustu, bo jest jedną z dziwniejszych utworów Floydów, ale sam ją lubię. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble, a little gnome staying their homes. Bezimienne stwory. Docieramy już tutaj do bardzo mało znanych i wyjaśnionych detali lore Tolkiena. Bezimienne istoty to stworzenia, które wspomina Gandalf w książce Władca Pierścieni. Rzekomo kopią one i żyją w głębinach podziemi Ardy. Są one wspomniane tylko raz przez Gandalfa po tym, jak skończył walczyć z Balrogiem i otwarcie mówi, że nie chce o nich mówić, bo samo wspominanie ich zaćmiewałoby światło dnia. A jeżeli jest coś, czego boi się Gandalf, to... naprawdę nieźle. Są starsze od Saurona, a on sam nie wie o ich istnieniu. Istnieją teorie, że wodna istota, która czaiła się w Mori, była jedną z tych stworzeń, albo że są to eksperymenty Morgota. Pojawiły się w karciankach, na paru ilustracjach i grze Lord of the Rings Online, ale i tak są chyba jednymi z najbardziej tajemniczych stworzeń, jakie Tolkien w ogóle stworzył. Ponieważ tak naprawdę do tej pory nie wiemy, jaką rolę pełnią, czym one właściwie są i jakie mogą być ich potencjalne zamiary. Jedyne co wiemy to, że były tak najwidoczniej przerażające, że sam Gandalf się ich boi. Chusteczki. Będę tutaj z wami szczery, nie jestem pewien, czy to jest prawda, czy miejska legenda, czy półprawda, tak jak to z tym Hitlerem. Ale istnieją ludzie, którzy twierdzą, że Tolkien opublikował jakieś nieznane, przełomowe wiadomości na temat Śródziemia, jego mieszkańców, ras, powstania, czy też jakichś różnych jego tajemnic na chusteczkach. Wiele autorów pisało na chusteczkach i niektóre z tych buzzgrowów na chusteczkach są dość dużo warte. Przykładowo na chusteczkach pisała m.in. J.K. Rowling. Ale co do Tolkiena, to nie ma żadnych dowodów na to, że takie coś faktycznie miało miejsce, więc nie jestem pewien, co o tym sądzić. Czy jest to prawda, czy półprawda, czy kłamstwo, nie mnie jest oceniać. Poza tym umówmy się, tych chusteczek nikt nie archiwizował. Prawdziwa moc fajki Tolkiena. Nie jestem pewien, czy do końca wolno w ogóle o tym mówić, nie jestem pewien, czy w ogóle mogę o tym mówić, ale prawda jest taka, że tak naprawdę fajka Tolkiena to... Shire lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Now hobbits are peace-loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins, is only 3 feet tall. Bilbo, bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins
He battled a troll. He riddled with Gollum. A magic ring he stole. Ruszać dupy, szmaciarze.